Witamy w 9. wydaniu Wieści ze Świata. Najpierw pokażemy skrót wydarzeń, które będziemy w tym odcinku relacjonować. W Chinach będziemy świadkami ceremonii żółtego talizmanu. Odwiedzimy Teotihuacan, największe miasto w Ameryce. Poznamy zasady zakładania obozu rzymskiego. Dowiemy się, za co uwięziony został ten człowiek. Spojrzymy z lotu ptaka na tajemnicze rysunki z Nazca. W Indiach zajrzymy do pierwszego kantoru handlowego. Spróbujemy się dowiedzieć, kim byli czciciele ognia. Opowiemy o reformach cesarza Dioklecjana. A na koniec dowiemy się, co się stało z władcą Sipan. Znów pora na opowieść o polityce. Raz jeszcze zaczynamy od Dalekiego Wschodu i od Chin. W Chinach nie ma spokoju. W roku 184 wybucha bunt żółtych turbanów. Kilka lat potem w pełniącym rolę stolicy Luoyangu wybucha pożar. Mieszkańcy miasta z dobytkiem, z niego ocalałem, wracają do swojej starej stolicy, do Chang'an. Na północy Indii Imperium Kuszanów rozpada się na szereg mniejszych, walczących ze sobą państw. Południe przeżywa cały czas okres pomyślności gospodarczej. Państwa Cierów, Ciolów i Pandziów toczą z sobą nieustanne wojny, ale jednoczą się, gdy trzeba odeprzeć najazdy z północy. W Europie nie widać istotnych zmian. Cesarstwo rzymskie nadal jest silne, ale trzeba pamiętać, że jego północne granice stale są atakowane przez barbarzyńskie plemiona zwane Germanami, a na wschodzie przez Partów. Teraz to już koniec tej opowieści. Maćku, kolejna ciebie. Nasz znakomity komentator, mówiąc o Chinach, użył tajemniczego określenia żółte turbany. Warto w tym miejscu uchylić rąbka tajemnicy i wyjaśnić, kogo w ten sposób określano. Tym bardziej, że żółte turbany mają ścisły związek z nieśmiertelnością. Chłopskiemu powstaniu żółtych turbanów, które wybuchło w 184 roku naszej ery, czyli pod koniec panowania dynastii wschodniej Han, przewodniczył Chang Qiao, zwolennik sekty taoistycznej Taiping Tao, czyli sekty pokoju i równości. Cała armia powstańcza nosiła żółte turbany zgodnie z hasłem Chang Qiao. Niebieskie niebo upadło, powstało żółte niebo. Niebieskie niebo oznaczało dynastię Han, podczas gdy żółte niebo oznaczało Chang Qiao i jego zwolenników. Jesteśmy świadkami teoistycznego obrzędu nazywanego Huang Lu Chai, co znaczy ceremonia żółtego talizmanu. Taoiści, którzy nazywają siebie nawróconymi, wchodzą przez cztery główne wejścia, czyli bramy nieba, ziemi, słońca i księżyca. Celem rytuału jest przywołanie dusz przodków, które według wierzeń miały wchodzić przez bramy na plac. Tu dostawały się we władanie duchów i uzyskiwały nieśmiertelność. Problem nieśmiertelności był jednym z głównych problemów, którym zajmowali się taoiści. Według taoistów złoto i nefryt były dwoma materiałami, dzięki którym można było przedłużyć sobie życie. Nic więc dziwnego, że taoiści zalecali spożywanie napojów i jedzenia z naczyń wykonanych właśnie ze złota i nefrytu. Taoiści szczególną uwagę zwracali na trzy części ludzkiego ciała, które nazywali polami cynobru. Najwyższe znajdowało się w mózgu. Środkowe w okolicy serca. Najniższe zaś poniżej pępka. Tao wyrażone słowami nie jest prawdziwym Tao. Tao nie działa, choć nie ma nic, czego by nie zrobiło. Te wszystkie paradoksalne sformułowania mające wyrazić istotę taoizmu pochodzą ze słynnej księgi Tao Te Ching, przypisywanej samemu Lao Tse. No, trochę to skomplikowane. Ale cóż, tymczasem mamy materiał filmowy z Ameryki. Oto największe miasto w Ameryce, Teotihuacan. Nazwa ta oznacza miejsce, w którym rodzą się bogowie. W jego centrum znajduje się kompleks budowli religijnych, wśród których są monumentalne piramidy Słońca i Księżyca oraz piramida upierzonego węża Quetzalcoatla.
Obie piramidy znajdują się przy centralnej ulicy miasta zwanej Aleją Umarłych. Obecną potęgę Teotihuacan zawdzięcza swojej dominującej pozycji na szlaku handlowym i kontroli nad złożami obsydianu. Miasto zajmuje powierzchnię 20 km kwadratowych. Liczy w tej chwili prawie 200 tysięcy mieszkańców. To pierwsza amerykańska metropolia. Przyjrzyjmy się teraz bliżej piramidzie Słońca. Piramida ta wznosi się na wysokość 63 metrów. Jej podstawę stanowi prostokąt o bokach 222 metry na 225. Jest to więc budowla naprawdę monumentalna. Skoro mówimy o miastach, zobaczmy materiał filmowy z terenu Imperium Rzymskiego. Znajdujemy się nad Dunajem. Na tym pustym polu niebawem powstanie rzymski obóz. Jesteśmy świadkami wyznaczenia środka obozu, a więc początku wszystkich działań budowlanych. Przy zakładaniu osiedli Rzymianie wykonują wiele czynności, z których większość ma charakter religijny. Chcąc założyć obóz warowny, czy przebudować już istniejący po zniszczeniach wojennych, Rzymianie wyznaczają najpierw punkt zwany umbilicus, czyli środek, odpowiednik pępka u człowieka. Rzymianie dokonują tego obserwując niebo. Szlak Słońca dzieli sklepienie niebieskie na dwie połowy. Ruch gwiazd nocą kreśli drugą linię podziału, prostopadłą do dziennej. Punkt przecięcia tych linii wyznacza środek obozu. Po określeniu środka i granic wytyczane są dwie główne ulice, które przecinają się pod kątem prostym w środku obozowiska. Nazywają się one Decumanus Maximus i Cardo Maximus. Tuż obok środka kopany jest dół, który nazywano Mundus. Osadnicy żołnierze składają w nim ofiary, aby obłaskawiać złe moce. Później nakrywają mundus kwadratowym kamieniem i rozpalają ognisko. Tak wyglądają narodziny rzymskiego obozu wojskowego. Obóz, zgodnie z uwagami historyka Polibiusza, musi mieć plac, ulice i zabudowania równie regularne jak w mieście. Swoją drogą takie miasta jak Wiedeń, Kolonia, Budapeszt powstały właśnie na planie obozów rzymskich. Dziękujemy bardzo. Zostańmy jeszcze w Imperium Rzymskim. Mamy teraz korespondencję z Augusta Rauriaca, koło dzisiejszej Bazylei. Tu, w Augusta Rauriaca, przez kilka lat grupa przestępców biła fałszywe monety. Doprowadzili swój proceder do takiej perfekcji, że narazili skarb Imperium na ogromne straty. Dzięki szybkiej akcji wywiadu wojskowego fałszerze zostali ujęci. Za ich występek grozi im kara śmierci przez ścięcie głowy. Z rzymskiego więzienia dla wieści Bogdan Ulka. System monetarny obowiązujący na terenach Cesarstwa Rzymskiego został wprowadzony reformami Augusta. System ten określany mianem trójmetalicznego, jako że obowiązywały jednocześnie trzy kruszce: złoto, srebro i brąz. W złocie bite były aureusy. Służyły one przede wszystkim jako jednostka obrachunkowa i do gromadzenia, przechowywania skarbów. Srebro to denary, które znane już były na terenach Republiki od ponad 200 lat. W srebrze, w denarach wypłacano żołd legionistom, a zatem był to bardzo ważny element tego systemu. Wreszcie moneta brązowa, której nie można rozumieć w sposób uproszczony, jako że były to zarówno monety mosiężne, jak i miedziane. Były trzy podstawowe jednostki: sestercjusze, dupondiusy i asy. System Cezara był scentralizowany, to znaczy, że główna mennica znajdowała się w Rzymie przy świątyni Junona o przydomku Moneta, stąd obecna nazwa pieniądza metalowego Moneta. Na świecie w latach 225-270 po Chrystusie dzieje się bardzo dużo, to tylko niektóre wydarzenia. Chiny po śmierci ostatniego cesarza dynastii Han gwałtownie dzielą się na trzy królestwa: Wei na północy, Shu na południowym zachodzie oraz Wu na północnym wschodzie. Na wschodzie, w Persji, po śmierci króla o imieniu Ardashir na tron wstępuje jego syn Shapur. Rozbudowuje on swoje imperium. Perskie wojska podchodzą pod samą Antiochię i równocześnie zajmują część północno-zachodnich Indii.
Zobaczmy, co dzieje się w Europie. Germański plemię Gotów właśnie przeprawia się przez Dunaj. W 258 roku zaczyna się inwazja Franków na Galię. Cesarstwo Rzymskie nękane jest ciągłymi najazdami barbarzyńców. Przenieśmy się teraz na drugą półkulę. Jak widzimy, w Ameryce Południowej na wielkich równinach, niedaleko zachodniego wybrzeża, jedna z cywilizacji indiańskich rozpoczęła żłobienie dziwnych znaków na ziemi. I tym tajemniczym akcentem kończymy tę część opowieści. Nie wiem, co mogło oznaczyć te znaki, ale pewnie wie to wszechwiedzący Maciek Orłoś. No szczerze mówiąc, ja też nie wiem, ale mamy teraz materiał filmowy dotyczący ostatniej informacji podanej przez Piotra. Przenieśmy się na drugą półkulę. Na południowym wybrzeżu dzisiejszego Peru już od kilkuset lat rozwija się kultura zwana dziś kulturą Nazca. Ludzie tworzący tę cywilizację zamieszkują obszar w okolicy płaskowyżu noszącego tę samą nazwę. Przez dziesiątki lat Indianie kultury Nazca, używając specjalnej metody, tworzą na płaskowyżu gigantyczne wzory w kształcie prostych linii, figur geometrycznych oraz rysunki przedstawiające żywe istoty. Linie składające się na olbrzymie rysunki wykonywane są w prosty sposób. Tworzy się je przez usunięcie z powierzchni gruntu małych czerwono-brązowych kamyków i odsłonięcie jaśniejszego piaszczystego podłoża pustyni. W ten sposób powstają ogromne ptaki, małpy i tajemnicze wzory, których długość sięga od kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Nieznane jest przeznaczenie rysunków z Nazca. Zagadka ta pobudza wyobraźnię i prowokuje do stawiania niezliczonych hipotez. Niektóre z nich widzą w rysunkach z Nazca obraz konstelacji gwiezdnych. Inne określają te tak zwane geoglify jako drogi ceremonialne prowadzące do świętych miejsc, zwłaszcza gór. Temperatura polityczna na świecie dość gwałtownie wzrasta. W Cesarstwie Rzymskim panuje chaos i kryzys ekonomiczny. W tym samym czasie w Indiach kwitnie handel. Popyt na ryż, przyprawy, szlachetne gatunki drewna, tkaniny bawełniane, przędzę jedwabną i wyroby z metali przynosi krajom południa Indii znaczne dochody. Powstaje uczęszczany szlak lądowy łączący główne porty na obu wybrzeżach Indii. Żeby organizować duże wyprawy handlowe, cechy rzemieślnicze i gildie kupieckie łączą się w korporacje. W ten sposób obejmują niekiedy wszystkie fazy przedsięwzięcia, od pozyskiwania surowców po organizację sprzedaży. Środków finansowych na budowę i wyposażenie statków dostarczają bankierzy i władcy. Oprócz monety, w obiegu znajdują się również dokumenty kredytowe i listy zastawne. Na poszukiwanie korzeni i kamieni szlachetnych kupcy indyjscy wyprawiają się na wybrzeża Półwyspu Indochińskiego i zachodnich wysp archipelagu indonezyjskiego. A na południe Indii docierają kupcy z Chin. Oprocentowanie pożyczek na przedsięwzięcia handlowe staje się ważnym źródłem bogacenia się klasztorów buddyjskich. Na przełomie I i II wieku naszej ery w Indiach ulega przyspieszeniu proces wewnętrznej kolonizacji. Dotychczasowe ziemie plemienne zagarniane są pod przynoszące zysk uprawy, pod szlaki handlowe, kopalnie rud i urządzenia hutnicze. Na obrzeżach osiadłych społeczności wiejskich i miejskich pojawiają się liczniejsze niż kiedykolwiek grupy ludzi wykorzenionych. Ci ludzie nie znajdują miejsca w owych społecznościach osiadłych, są zmuszeni do życia na ich marginesie. Jedyna praca, którą mogą otrzymać, jest pracą poniżającą, degradującą. Obok braminów, którzy uważani są od dawna za czystych, za przedstawicieli czystych zawodów, pojawiają się nagle osoby obarczone, obciążone permanentnym skalaniem rytualnym. Teoretyczna formuła czystości i nieczystości w ofierze znajduje swoje wyraźne uzupełnienie w myśli o społeczeństwie. I to jest początek krystalizowania się zrębów tego, co nazywa się indyjskim ustrojem społecznym, systemem kastowym. A teraz korespondencja z Persji. Oto grupa czcicieli ognia przygotowuje się do swojej modlitwy.
Każdego dnia wykonywana jest ona 5 razy dziennie. Najpierw wierny obmywa dłonie, stopy i twarz skórzu. Potem rozwiązuje święty sznur, którym jest 3-krotnie opasany. Sznur nazywany jest kości i jest symbolem tej religii. Następnie wierny staje wyprostowany i trzymając sznur oburącz przed sobą patrzy w stronę ognia, symbolu prawości. Zaczyna modlić się do Pana Światła Ahura Mazdy, przeklinając jego wroga, Pana Ciemności Arymana. Na zakończenie przepasuje sznur wokół talii. Cały ten obrządek trwa kilka minut, ale jego codzienne powtarzanie umacnia wiernych w ich wyznaniu wiary. Ze Świątyni Ognia Magda Kłaczyńska. Zaratusztrę, którego Grecy nazywali Zoroastrem, niektórzy uważają za proroka i twórcę nowej religii, dla innych jest on tylko reformatorem religijnym. Zgodnie z tradycją w wieku 30 lat Zoroaster miał objawienie. Pojawiła mu się świetlana istota, która zaprowadziła go przed oblicze Ahura Mazdy, Pana Sprawiedliwości i Pokoju. Zaratusztra czcił Ahura Mazdę jak każdy Irańczyk. Nowatorstwo Zaratusztry polegało jednak na tym, iż uznał Ahura Mazdę za Boga jedynego, stwórcę wszystkiego co dobre. Jego zdaniem to właśnie Ahura Mazda wybrał między dobrem i złem, a za nim uczynili tak wszyscy bogowie i wszystkie istoty. Uczynili tak również Devowie, dotychczasowi bogowie irańscy, którzy zdaniem Zaratusztry wybrali zło. Dlatego też Zaratusztra wymaga od swoich wiernych, aby przestali oddawać im cześć. I to jest zasadniczy wyłom w dotychczasowej tradycji religijnej. Zaratusztrianizm jest najstarszą, żywą jeszcze do dziś, religią o przesłaniu, które obejmuje cały świat. Był religią państwową 3 kolejnych imperiów irańskich i stanowił źródło inspiracji dla judaizmu, chrześcijaństwa, islamu, a nawet buddyzmu. Nasz przegląd wydarzeń tym razem zacznijmy od Chin. Po okresie 3 królestw Chiny pod rządami dynastii Yin zostają na powrót scalone. W Indiach panuje rozdrobnienie i walki wewnętrzne pomiędzy karłowatymi królestwami. Ale sporo w tym czasie dzieje się w Cesarstwie Rzymskim. Cesarz Aurelian pokonuje władczynię Palmiry, niewielkiego państwa na pustynnym skraju wschodnich granic cesarstwa. Ale to jedyny wyraźny sukces militarny tego cesarza. Za jego czasów cesarstwo traci na rzecz Germanów pierwsze prowincje, Dacje i tak zwane pola dekumatyjskie. Germanie atakujące w Europie i Partowie na Bliskim Wschodzie nie są już tylko lokalnym problemem. O narastającej atmosferze zagrożenia najlepiej świadczy fakt, że nieufortyfikowany do tej pory Rzym zostaje teraz otoczony murami. W roku 284 na szczęście dla Rzymu cesarzem zostaje Dioklecjan. Za jego czasów cesarstwo najpierw odbiera Persji część Mezopotamii, potem pacyfikuje Egipt i jeszcze raz podbija Armenię. W tym czasie granica imperium mierzy 16 tysięcy kilometrów. To już ostatni komentarz polityczny w tym wydaniu wieści. Do zobaczenia. Ale pewnie jeszcze jak zawsze coś do powiedzenia ma Maciek Orłoś. No oczywiście, że mam coś jeszcze do powiedzenia. Otóż jak widzieliśmy, Rzym coraz bardziej angażuje swe siły na wschodzie, ale prowadząc wojny jednocześnie chłonie kulturę podbijanych krajów. Cesarz Dioklecjan, chcąc usprawnić rządzenie olbrzymim imperium, dzieli się władzą, nadając Maksyminowi tytuł Augusta i tym samym zrównując go ze sobą. Maksymin ma być teraz odpowiedzialny za prowincje zachodnie, Dioklecjan zaś za wschodnie. Jednocześnie Dioklecjan nadaje 2 młodym ludziom tytuły cezarów. Każdy z cesarzy usynawia swojego cezara. Tak oto powstaje tetrarchia, czyli władztwo 4. Dawne kultury Morza Śródziemnego, kultura egipska, syryjska, zaczynają mieć wpływ na centrum. I dzieje się to przede wszystkim za sprawą ludzi. Ludzi, którzy z tego wschodu napływają do Rzymu, napływają do stolicy jako kupcy, jako lekarze, jako uczeni, jako kapłani. Rzym nawet się temu specjalnie nie sprzeciwia.
Wolno im wyznawać swoją religię, wolno im zajmować się swoimi zawodami, a sztuka, do jakiej są przyzwyczajeni, sztuka hierarchiczna, sztuka konwencjonalna, taka jak egipska, zaczyna być przyjmowana, adaptowana przez Rzymian. Cesarz nie występuje już jak w Grecji jako człowiek, jako osoba tej samej wysokości, co jego poddani, przedstawiana na reliefach, jako żywy człowiek, którego twarz jest portretem żyjącego. Cesarz zaczyna być duży, coraz większy, stoi wyłącznie frontalnie, jego poddani są coraz mniejsi, w coraz bardziej kornych pozach u jego stóp. Bogowie zaczynają być coraz bardziej ponurzy, coraz mniej chętni do obcowania z ziemianami, coraz potężniejsi. Na zakończenie mamy jeszcze jedną korespondencję, tym razem z pogrążonej w żałobie Ameryki. Trwają właśnie przygotowania do pogrzebu władcy. Będzie on pochowany tu, w tym grobowcu. Jego ciało zamknięte będzie w drewnianej trumnie. Wraz z władcą pochowanych zostanie 6 osób. Ofiarami będą jeszcze 2 lamy i pies, ale zwierzęta na razie zostały na zewnątrz. Na marginesie dodam, że mężczyzną obetnie się stopy, aby wiernie powsze czasy trwali przy swoim panu. Prawdopodobnie ten krwawy obyczaj pogrzebowy wiąże się z wiarą, że zarówno ludzie, jak i zwierzęta będą potrzebne władcy na tamtym świecie. Dla wieści z jeszcze pustego grobowca, Claudia Carlos. No cóż, nie wszystkie informacje, które przekazujemy, są radosne. To już wszystko. Zapraszamy na kolejne wydanie Wieści ze Świata. Do zobaczenia.